Panie pośle. Pani posłanko. Wkrótce będziesz debatować i głosować nad ustawą o związkach partnerskich dla par jedno- i różnopłciowych. Zdecydujesz o tym, jak będzie wyglądało moje życie. Uchwalenie związków partnerskich jest wyrazem równego traktowania obywateli przez państwo, zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP. Dlatego zwracam się do ciebie. Chcę ci powiedzieć, dlaczego sprawa związków partnerskich jest dla mnie istotna. To nie jest abstrakcja czy temat zastępczy. Ta sprawa jest ważna dla ponad 3 milionów Polek i Polaków. Pani posłanko, panie pośle, liczymy na waszą postawę obywatelską. Liczymy na waszą odwagę cywilną. Liczymy na to, że powiecie tak i zagłosujecie za ustawami o związkach partnerskich. Ustawa o związkach partnerskich to jednak przede wszystkim garść przepisów prawnych, nad którymi będziesz głosować, a które ułatwią mi życie. Najpierw jednak powiedzmy o tym, czego w tych ustawach nie ma. Nie ma zapisów wprowadzających małżeństwa dla związków jednopłciowych. Nie ma również zapisów umożliwiających adopcję dzieci przez pary zawierające związki partnerskie. Jakie uprawnienia osobom zawierającym związki partnerskie dają ustawy? Oto one. Prawo do informacji o stanie zdrowia partnera. Prawo i obowiązek pochówku zmarłego partnera. Ułatwienie przy pobieraniu narządów od partnerki. Pobranie nie wymaga zgody sądu. Prawo do dziedziczenia z mocy ustawy po partnerce bez podatku od spadku. Prawo do wejścia w najem lokalu po zmarłym partnerze. Prawo do wspólnego rozliczania podatku. Prawo odmowy zeznań przeciwko partnerowi w postępowaniu administracyjnym lub karnym. W obliczu państwa i prawa będę osobą bliską dla mojego partnera. Ustawy wprowadzają również ograniczenia wobec osób w związkach partnerskich, między innymi wyłączenie urzędnika z rozpatrywania sprawy, która dotyczy partnerki. Wyłączenie z zawodowych komisji dyscyplinarnych, jeżeli sprawa dotyczy partnera. Partnerzy nie mogą pełnić funkcji w tym samym wydziale sądu. Pośle, posłanko, jeżeli popierasz chociaż część z tych postulatów, popierasz związki partnerskie. Nie są one zagrożeniem dla rodziny. To po prostu zapisy prawne, które umożliwią bezpieczne i godne życie osobom pragnącym zawrzeć związek partnerski. Głosuj na tak! Głosuj na tak! Głosuj na tak! Głosuj na tak! Głosuj na tak!